Witam Państwa w Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie, w którym prezentujemy wystawę Warszawa i Warszawka, czyli Dobrze i Lepiej o naszej stolicy. Wystawę można scharakteryzować trzema przymiotnikami. Po pierwsze, jest to wystawa międzynarodowa, po drugie, jest to wystawa pokonkursowa i po trzecie, jest to wystawa jubileuszowa. Jubileuszowa dlatego, że właśnie mija 35 lat od momentu powstania Muzeum Karykatur. Przez te 35 lat odbyło się kilka wystaw poświęconych naszemu miastu i jego mieszkańcom. Pierwsza z wystaw miała miejsce w roku 1980 w gościnnych podwojach Muzeum Literatury w Warszawie, ponieważ Muzeum Karykatury jeszcze nie miało swojej siedziby. Nosiła tytuł Warszawa w karykaturze od Warszawy i Sawy do trasy Łazienkowskiej. W 1988 roku prezentowaliśmy wystawę Dzisiejsza Warszawa w karykaturze, a w 2002 roku pokonkursową wystawę Cienkim piórkiem, grubą kreską. Aktualna wystawa jest pierwszą wystawą o Warszawie, która nosi charakter międzynarodowy. Wzięło w niej udział ponad 400 rysowników z kilkunastu krajów całego świata. Ale najliczniejszą grupę stanowią oczywiście Polacy, no i najwięcej nagrodzonych prac to są prace z Polski. Grand Prix naszego konkursu otrzymała praca Władimira Kazanewskiego z Ukrainy. Pierwsze miejsce zdobył Jerzy Fedro, polski rysownik. Drugą nagrodę otrzymał również rysownik ukraiński Oleksy Kustowski. A trzecią nagrodę Gai Guinbao z Chin.